bolszewicy szli na Warszawę. Polska była bardzo zagrożona. Wtedy się urodziłem i wtedy mnie ochrzczono tym imieniem, które niosę ze sobą przez całe życie. Na imię mam Karol. 18 maja 1920 roku o 9 rano nie było mnie jeszcze na świecie. Jak mi później powiedziano, urodziłem się po południu między 5 a 6. Mniej więcej w tym samym czasie, po południu, między 5 a 6, tyle że 58 lat później, zostałem wybrany na papieża. Potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete. Wiadomo, jak wiele dla rozwoju ludzkiej osobowości i charakteru znaczą pierwsze lata życia. Lata dziecięce, a potem młodzieńcze. Te właśnie lata łączą się dla mnie nierozerwalnie z Wadowicami. Tym miastem, które nosiło wówczas dumny herb Królewskie Wolne Miasto Wadowice, a także z tą okolicą, z rzeką Skawą, z pasmami Beskidów. Wiele wspomnień. W każdym razie tu, w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. Mieszkaliśmy w tym samym budynku, w którym mieszkał Karol Wojtyła. To było jego miejsce przecież urodzenia. Kamienica jednopiętrowa, wybudowana w połowie XIX. Teraz powrócił, po tylu latach, do swej chochołowskiej rusinowej morskiego roztoki, zawratu kalatówek gąsienicowej. Na ten czas czekał też wytrwale lud tej ziemi, górale i podhalanie, i szczęśliwie doczekali się. W czerwcowe dni 1997 roku ojciec święty Jan Paweł II stanął pod Tatrami i odetchnął powietrzem swojej młodości. Na trasie piątej pielgrzymki do ojczyzny znalazły się Zakopane i Ludźmierz. Był to najdłuższy, a może i najbardziej osobisty i sentymentalny etap tej podróży. Czekały na niego Tatry, jego ukochane góry. Ulubioną Dolinę Chochołowską odwiedzał jeszcze w następnych latach wielokrotnie. Będąc już biskupem w 1965 roku, podczas czerwcowej wędrówki odprawia mszę świętą przy pasterskiej kapliczce na Polanie Chochołowskiej. Odwiedza schronisko. Potem przy ognisku słucha gawęd i podziwia góralskie tańce. Ukochał tę dolinę, jej spokój i naturalne piękno. W Tatrach bywa też zimą. Biskup Wojtyła regularnie od początku 1961 roku aż do roku pamiętnego konklawe zawsze w styczniu jeździ na nartach. Szusuje w kotle gąsienicowym z Kasprowego na Nosaczy. Ulica Polskich Tatr, Zakopane. 4 czerwca 1997 roku Jan Paweł II ląduje u stóp rządu. Rozpoczyna się 3-dniowe spotkanie z tak bliskimi ludźmi natury. Zatrzymuje się w Księżówce koło Kuźnic, w historycznym domu rekolekcyjnym Episkopatu Polski. Rozbudowana dziś Księżówka staje się przez te dni głównym lokum papieskiego orszaku. W historii tego domu zapisały się wcześniejsze wizyty Karola Wojtyły, jak i innych entuzjastów Podhala, Stanisława Witkiewicza, Tytusa Chałupińskiego, Ignacego Paderewskiego, Henryka Sienkiewicza czy Adama Chmielowskiego. Często przebywał tu kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Czerwca 1997 roku. Ten dzień zaplanowany był jako odpoczynek papieża. Kiedy podniosły się chmury, przed południem papieski śmigłowiec wyleciał w kierunku Bramy Góry. Potem nad pieniną Czorsztyn.
się też nad Rusinową Polaną i Wiktorów Karlą. Późnym popołudniem papieskie samochody skierowały się w stronę Łysej Polany. Jan Paweł II dociera nad perłę polskich Tatr. Przywitało go morskie oko i mięguszowieckie turnie. Przecież łapę zdjęcie jeszcze. Dyrektor parku. Ale przywitać się i przyjdę następnie. Chodź mu medal panu dyrektorowi. Chodźcie tu następnie, chodźcie. Wracający turyści od Czarnego Stawu nie mogli uwierzyć, że oto przed nimi pojawiła się znajoma sylwetka samotnego papieża, kontemplującego okoliczne szczyty. Chwilę później od kierowniczki schroniska nad Morskim Okiem dostojny gość otrzymuje specjalność tutejszych gospodarzy, sławetną nalewkę z korzenia litworowego. Po rozmowie przypominającej dawne lata przyjaźnie, jeszcze tylko wpis do pamiątkowej księgi schroniska. Rozprasza nas, gdy smutek tu nie wstydzi.
shock tactics for the coming session. Well, my early Sami video wasn't the best, so let's revisit the topic by looking at probably the most historically prominent early Slavic theory, which is the Slavic-Venetic connection. Also, depending on the translation, the name can be spelled multiple ways. So, Veneti were actually three tribes in history, a Celtic tribe living in Brittany, an obscure Indo-European tribe living in northeastern Italy, which is the reason why today this region is called Veneto and why Venice is called Venice, but I digress. And last, w 1965 roku prymas był jednym z sygnatariuszy listu biskupów polskich do biskupów niemieckich, gdzie znalazły się słynne słowa: wybaczamy i prosimy o wybaczenie. 3 lata później prymas solidaryzował się z protestującymi studentami i potępił antysemicką kampanię. Zarepresjonowanymi był się również po krwawych pacyfikacjach robotników w 1970 i w 1976 roku. Po powstaniu Komitetu Obrony Robotników, a następnie Solidarności, Kościół pomagał prowadzić działalność opozycyjną. Kardynał Wyszyński jednak swoje wystąpienia niejednokrotnie autocenzurował. Wiedział, że ze względu na sprawowany przez siebie rząd dusz w Polsce, jego słowa mogą mieć daleko idące konsekwencje. Starał się wypowiadać w sposób stonowany, by nie podsycać konfliktu i nie pogarszać sytuacji. Po masakrze na Wybrzeżu w 1970 roku w obawie przed sowiecką interwencją wycofał list pasterski Episkopatu, który w wyraźny sposób krytykował władzę. W czasie strajków sierpniowych w 1980 roku poparł ideę wolnych związków zawodowych, ale apelował, by państwo jak najszybciej powróciło do normalnego funkcjonowania. Był również wyraźnym zwolennikiem ewolucyjnego, a nie rewolucyjnego poszerzenia kolejnych sfer wolności. Wyszyński poprzez swoje działania wprowadził komunistów w pułapkę. Zwiększenie represji wobec duchowieństwa tylko umacniało jego popularność. Z kolei wszelkie próby przekupienia prymasa kolejnymi przywilejami spełzały na niczym, gdyż ten w ogóle nie czuł się zobowiązany wobec PZPR-owskich dygnitarzy, nieustannie kierował się wyłącznie dobrem Kościoła i polską racją stanu. Komuniści nie byli dla niego przyjaciółmi, ani nawet partnerami do współpracy. Kontakty z nimi utrzymywał wyłącznie w celu załatwienia konkretnych spraw. Ta realna polityka prymasa Polski pomagała realizować jego naczelny projekt. Kardynał Wyszyński uważał, że tzw. ludowy katolicyzm, czyli przywiązanie prostych ludzi do wiary katolickiej, może stanowić skuteczną szczepionkę na komunizm. Przywiązanie to miało być zatem w Polsce zjawiskiem masowym. Jeszcze w trakcie internowania w 1956 roku pod wpływem lektury Potopu napisał tekst Jasnogórskiego Ślubowania Narodu, w którym przyrzekano wierność religii i moralności katolickiej oraz pracy nad wykorzenieniem wad narodowych. W kolejnych latach prymas Polski zainicjował projekty nowenny narodu polskiego, peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej do każdej polskiej parafii, czy w końcu obchodów tysiąclecia chrztu Polski. We wszystkich tych działaniach natrafił na opór władzy komunistycznej. Jednocześnie Gomułka próbował zbudować dla nich świecką przeciwwagę w postaci uroczystości tysiąclecia państwa polskiego. W tym starciu klęskę poniósł pierwszy sekretarz. Niejednokrotnie ludzie zwoływani na państwowe obchody zaraz po ich zakończeniu szli już dobrowolnie na uroczystości tysiąclecia chrztu. W 1966 roku, czyli w momencie, kiedy doszło do kulminacji starcia między Gomułką a Wyszyńskim, w polskich kinach królował nominowany później do Oscara film Jerzego Kawalerowicza Faraon. Powieść Bolesława Prusa reżyser wykorzystał do nakreślenia przypominającego współczesny konflikt sporu między władzą świecką a kościołem. Postać kapłana Herhora, grana w tym filmie przez Piotra Pawłowskiego, została wyraźnie wykreowana na wzór prymasa Wyszyńskiego. I choć obraz ten miał przeciwstawiać złych kapłanów postępowej władzy, to trudno nie dostrzec w tym filmie podziwu dla Herhora, który jawi się nie tylko jako prawdziwy władca państwa, ale też odpowiedzialny i przede wszystkim skuteczny przywódca ludu. Prymas Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku. Pod wpływem presji społecznej władza zarządziła 3-dniową żałobę narodową. Prymas tysiąclecia, prowadząc realną politykę, która zapewniła mu niezależność od władz, a przy tym bezpieczną pozycję w panującym systemie i nieosiągalny dotąd autorytet wśród ludzi, z
stworzył z kościoła instytucję, która zapewniała w ówczesnej Polsce najwięcej wolności. W czasie pogrzebu kardynała, który zgromadził wielotysięczne tłumy i miał niezwykle uroczysty charakter, działacze Solidarności przynieśli wieniec z szarfą niekoronowanemu królowi Polski. Z kolei biskup Jerzy Modzelewski odczytał testament spisany przez prymasa tysiąclecia 15 sierpnia 1969 roku, w którym znalazły się słowa: Kościołowi w Polsce służyłem według najlepszego mojego zrozumienia jego sytuacji i potrzeb. Chciałem obronić Kościół przed zaprogramowaną ateizacją, przed nienawiścią społeczną, przed rozwiązłością. Uważam sobie za łaskę, że mogłem z pomocą Episkopatu Polski przygotować naród przez wielką nowennę, śluby jasnogórskie, akt oddania narodu Bogu Rodzicy w macierzyńską niewolę miłości i społeczną krucjatę miłości na nowe milenium. Gorąco pragnę, by naród polski pozostał wierny tym zobowiązaniom.